Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku naszych rekolekcji. Dzisiaj ostatni lęk, lęk, który nam też towarzyszy, pewnie wielu osobom, lęk o to, co będzie ze światem. Lęk o to, jak ten świat będzie wyglądał. Bo zobaczmy, kochani, wiele osób z nas ogląda wiadomości na różnych stacjach, czyta gazety, czyta portale i słyszymy o różnych doniesieniach ze świata. Jak bardzo martwimy się, czy wybuchnie kolejna wojna, czy jakiś wirus nie opanuje świata, czy nie będzie nowej choroby, która nas wybije. Jak bardzo ten lęk potrafi nas także sparaliżować. I zobaczmy, co Jezus na ten lęk nam wszystkim odpowiada. Sięgamy znowu do Ewangelii świętego Mateusza i Jezus mówi do nas tak. Będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy wojen. Baczcie, uważajcie. Nie trwóżcie się tym. To wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Jezus sam zapewnia nas, że takie sytuacje będą miały miejsce. I zobaczmy na historię chrześcijan. Chrześcijaństwo rodziło się pośród prześladowań. Ludzie byli mordowani, brani na rynki, zabijani tam. Gladiatorzy zabijali naszych braci i siostry w wierze. A ludzie, chrześcijanie, dalej się ze sobą spotykali. Przychodzili na modlitwę do katakumb. Modlili się wśród zwłok, wśród szczątek ludzkich. Modlili się i nie przestawali. Zobaczmy na historię świętego Szczepana. Poszedł głosić Słowo Boże, mimo że wiedział, że za to może grozić mu śmierć. I w końcu umarł śmiercią męczeńską. My, jako ludzie, dość często boimy się o to, co przyniesie świat. Ale zobaczmy, to, co jest na zewnątrz, nie może wpływać na nasz wewnętrzny pokój, na naszą relację z Jezusem. Co takiego może się stać? O czym myślisz, że może nadejść? Czego się boisz? Bóg w tym wszystkim także będzie. I co zrobić, żeby z tym lękiem sobie radzić? Zapraszam, żebyś czytał Apokalipsę, ostatnią księgę Nowego Testamentu. Dlaczego? Nie dlatego, że są tam różne wizje tego, jak świat będzie zakończony, tylko dlatego, że ta księga Apokalipsy uczy nas jednego, że na samym końcu przyjdzie Jezus, przyjdzie po każdego z nas. Przyjdzie, aby nas zaprowadzić, swoich uczniów, swoje siostry i swoich braci do domu Ojca. Na końcu nie czeka nas krwawe zakończenie, ale czeka nas spotkanie z Jezusem. Z Jezusem, który nas odkupił i Jezusem, który proponuje nam zbawienie. Szczęść Boże, jestem Mateusz i zapraszam Cię do wspólnej modlitwy. Drogi Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie jako dziecko. Proszę Cię, abyś wziął mnie w swoją opiekę i napełnił mnie prawdziwą bojaźnią Bożą Dziecka Bożego, które nie czuje strachu przed Ojcem, ale lęka się urazić Jego miłość. Wyznaję, że bałem się Ciebie z powodu braku zaufania i niewiary. Nie zawsze żyłem wiarą w Ciebie i często polegałem na moich własnych siłach i ziemskich środkach, ziemskich zabezpieczeniach. Dziękuję Ci, że mi przebaczasz to przez Chrystusa. Postanawiam pielęgnować w sercu prawdę, wiarę w prawdę, że Ty nie dajesz mi ducha bojaźni, ale mocy, miłości i wdzięczności. Dlatego wyrzekam się wszelkiego ducha lęku. Proszę Cię, byś mi objawił wszystkie lęki, które mnie opanowują. Ukaż mi, jak bardzo stałem się lękliwy i w jakie kłamstwa diabelskie uwierzyłem. Pragnę żyć mocnym, odpowiedzialnym życiem w mocy Ducha Świętego. Ukaż mi, jak te różne lęki mi w tym przeszkadzają, abym mógł się ich wyrzec. Pozwól i pomóż mi je wszystkie wyznać, wyrzec się ich i pokonać w sobie wszelki lęk przez wiarę w Ciebie,
imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.